Dzień dobry. Dobry wieczór razem, raczej. Czekajcie, bo tu mam moją. To moje. Moją ściągawkę. Co do kolejności. Chodźcie. Chodźcie, kochane. Kochane, kochani. Ja dzisiaj mam maratonik, ale lubię te moje maratoniki. Nie wrzuciłam zdjęć z naturalnego budowania. Wrzucę wam jutro. Super zabawa. Powiem wam, że jednak bycie w naturze, grzebanie, brudzenie się, doświadczanie, dotykanie stopami, dzisiaj były stopy, głównie w akcji, ale stopami, dłońmi, wszystkimi zmysłami, różnych powierzchni, różnych form, różnych gęstości i jest po prostu, dla mojej duszy to było takie smakowite. Budowanie z błota, nie w błocie. To nie było błoto, też no, jak no było. No, ziemia wymieszana z piaskiem, wodą i słomą. Także poczekam na Was chwilkę. Chodźcie, chodźcie. Dobry wieczór. Pozdrowienia z Oslo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Może nie skąd jesteście, tylko gdzie jesteście. Warszawa, Londyn, Anglia, Kraków, Tczew. Na balkonie Wrocław, Warszawa, Babi Most, Wrocław, Bytom, może zewsząd, Berlin, Norwegia, Gliwice, Kraków, Kraków, Wrocław, pozdrawiam, Trondheim, czyli Niemcy, tak? Kielce, Poznań, Radom, Madryt, to już bliżej mnie, Norwegia, Szczecin, Sztokholm, Boże, Poznań. Ale my Polki jesteśmy niesamowite, co? Sosnowiec, Świerklaniec, Stany Zjednoczone, Bergen, Warszawa, Warszawa, Ogrodzieniec, Dubaj. Super. Gorzów Wielkopolski. Czekajcie, to w Dubaju? Która jest godzina? Tam jest wcześniej czy później? Chyba później. Uman. Tarnowskie Góry, Dania. Ale jesteście międzynarodowe dziewczyny. Międzynarodowe i międzymiastowe. Tak, międzynarodowe i międzymiastowe. Dortmund, Warszawa, Dzierżoniów. A to drugie dzierżoniowe, ty już tutaj mam nadzieję, że się go przykujesz. Bo ty pierwsza w kolejce. Madryt, Lwówek, Krąciąż, Wschodnia Polska, Kraków, Sycylia. No dobra, kochani. Dobra. Czekajcie, Asiu, to ja mam ciebie chyba pierwszą, tak? Czekajcie, posprawdzam was w kolejności. No tak, Asia, dobra. No dobrze, kochane, kochane, kochani, ile was jest? Ja też jestem międzynarodowa, no. Ja też międzynarodowa. Bielsko-Białe, Żarnowiec, Katowice. Cudnie. No dobra, u Was późniejsza godzina, dziewiąta, to zacznijmy, bo będzie takie będą emocje dzisiaj, że i tak nie będziecie mogły spać.
Więc kochane, zaprosiłam dzisiaj, nie wiem, czy oglądałyście mojego nagrania dzisiaj o Stefanie. To przynajmniej już teraz wszyscy poznali Stefana, nie tylko dziewczyny z Uniwersum Serca i na aplikacji. I ja bardzo lubię tę historię o tym, co tam Stefan opowiadał. To jest zawsze fascynujące. Jakie głupoty pierdzielił. Jednocześnie to poznać sposoby i strategie na to, jak różne kobiety sobie poradziły ze Stefanem, albo jak go obeszły. To mnie fascynuje jeszcze bardziej, bo jakby Stefan zazwyczaj mówi te same rzeczy, natomiast strategie są bardzo różne. I poprosiłam kilka dziewczyn z aktualnej edycji Uniwersum Serca, żeby się podzieliły z Wami. To będą wywiady, także ja pewnie tak mam ze trzy pytania dla każdej, takie same, natomiast zobaczymy, tak naprawdę leci na spontanie, w związku z tym zobaczymy, gdzie nadrzeńska energia poprowadzi. Sama jestem ogromnie ciekawa. Wiem, że tutaj są też dziewczyny z aktualnej edycji. To kochane, to tam też, puśćcie jakieś, czekajcie, co? Dajcie ogień albo kwiatuszek, coś takiego, żebym zobaczyła też, ile was jest z naszej przestrzeni uniwersum, magicznej przestrzeni uniwersum serca. No dobrze. Czekajcie, bo to strasznie dużo osób chce dołączyć do tra... Czekajcie, muszę znaleźć. Dobra. Czekajcie, Asiu, droga. Poproś się proszę o dołączenie, a jak nie, to ja cię zaraz... Czekajcie, bo to muszę... Dlatego właśnie potrzebuję ściągawki, żeby widzieć te nazwy kont, bo one są... Dobra. Zaproś. Zaproś. Dobra. Zadziałało, cudownie. Super, tylko Ciebie Powiedz nie coś. Widzę, Maju. Słychać mnie? Nie słychać Cię. Czy teraz? Czekaj, ja mam taki mikrofonik u siebie na dole do wciśnięcia. Twój jest oznaczony, czy włączony, czy wyłączony? Mój jest włączony, ale Ciebie nie Słyszycie? Widzę na głowie. A ja Cię nie słyszę. Poczekajcie, to może ja się muszę włączyć z mojego mikrofoniku, bo mówię, czekaj, a teraz? No. Tak. Czyli mikrofonik magiczny, żeby mnie było dobrze słychać, to tak działa, że nie słyszę Ciebie. Jestem. Słychać? Ciebie słyszę, Maju, ale Ciebie nie widzę. Mnie nie widzisz. Ja Cię widzę. Poczekaj. Ale ja chyba nie mogę nic u siebie zrobić. Poczekaj. Chyba, że... A ty się sama poprosiłaś najpierw o dołączenie? Tak, czy nie? Jak powiedziałaś, to ja dałam prośbę o dołączenie. A, bo ja tutaj ciebie, wiesz co, nie wyświetlasz mi się w tych dołączonych. Czekaj, ale dziewczyny, zobaczymy, czy dziewczyny. Dziewczyny widzicie, a, czekaj. Ja ciebie widzę. Dziewczyny ciebie widzą i słyszą. O, teraz zniknęłaś. Teraz zniknęłam, dobrze. To są jakieś takie dwie strzałki. Okej, nie wiem. Ale my cię widzimy. To co to na to, żeby zostawić? Będziesz na... To jest okej. Okay. Ślicznie wyglądasz, w związku z tym jest jeden, sprawdzam cię, widać i słychać. Ja już też nie mam sposobu, żeby się podpytać o Martę, co tutaj można byłoby wcisnąć jeszcze, bo jesteśmy zobaczyć coś telefonami. Dziewczyny mówią, Asia, zobacz, czy możesz rozszerzyć ekran. Ja? Aha. Nie mam nic takiego w opcjach już, to tylko przybliżamy mnie.
A ten tutaj na górze, gdzie powinnam Ciebie widzieć, Maju, jest czarny. To u ciebie coś się. Nie wiem co u mnie, ale zostałam uprzedzona, że Instagram lubi robić sobie jaja jak berety, jeśli chodzi o połączenia na żywo, żebym się tym nie stresowała. Ewentualnie możemy ponowić próbę, ale jest ok. Dziewczyny ciebie widzą, a ja ciebie widzę, to mi też łatwiej. To Asiu, powiedz, czekaj, czego zaczniemy? A ty masz taką specyficzną, ty masz podwójną historię z uniwersum. Poprzez Taką. siostrę. Czy jakby ty masz siostrę, starszą siostrę w Excel Academy, która nie tylko jest siostrą z Akademii. Tak? Tak, moja młodsza siostra Gosia, ale starsza siostra, jeśli chodzi o uniwersum, tak, zaczęła drogę z sobą i ona mnie zainspirowała do tego, abym zajrzała na weekendowe wyzwanie przed uniwersum. I tak dzięki niej, dzięki temu weekendowemu wyzwaniu, a poczułam, że ja chcę tu być, po prostu nie ma opcji, żebym ja tutaj nie była. Więc byłam na głowie, na rzęsach i jestem. To rozmawialiśmy o Stefanie. To co, czy Stefan był aktywny, czy twój Stefan nie był aktywny? To ja ze Stefanem pracowałam już wcześniej i dużo nad nim pracowałam. I początki z ucieszaniem Stefana to było opowiadanie sobie rzeczywistości bez oceny. I mnie to fantastycznie pomogło. I mój Daj Stefan nie wygląda. Na przykład myje garki, płyn jest zielony, leci piana, ciepła woda, kafelki, blat drewniany i tak w koło rzeczywistość. I jak przykład. tylko zaczynał napierniczać w mojej głowie coś takiego durnego, stop, 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 stop. Stoję na trawie, trawa jest zielona, dotykam trawy, są chmury, jest niebo, las, ćwierkają ptaki i opowieść o rzeczywistości i bycie. Także polecam wszystkim, mnie to bardzo uratowało i to był pierwszy stopień do wyłączenia Stefana, jego niepochlebności i do tego, żeby go uspokoić w ogóle. Super, bardzo dobre ćwiczenie. To w ocenie świadomości się pyta, czyżby Gosia Eś była twoją siostrą? Tak, Gosia Eś jest siostrą. Siostrą Asi Eś. Eś nas prawdopodobnie ogląda, tylko z profilu swojego narzeczonego Nuna, więc jak tam zobaczycie mężczyznę Nuno, Tomas chyba, to ma Gosia właśnie. Podwójna siostra, rodzona młodsza, a jednocześnie starsza. A czekaj, ty wiedziałaś, że Gosia idzie na akademię? Tak, ja wiedziałam, że Gosia idzie na akademię, żeśmy chwilę na ten temat rozmawiały. Ja jeszcze byłam na innym etapie, jeszcze kończyłam inne kursy. I mówię, przyjdzie moja i też moja pora na jakimś momencie, żeby wskoczyć kawałek dalej. No i po prostu przyszła. Słyszę ten czas, kiedy ja pokończyłam różne rzeczy, nadszedł luty. I ja tak sobie myślę, coś mi tutaj jest potrzebne, ja czegoś potrzebuję. Coś muszę, czuję, że potrzebuję krok dalej zrobić. I tak, kiedy uczeń jest gotowy, trafia się i nauczyciel od razu. No i Maja przyszła już wcześniej, ale tutaj takie objawienia i potem ten weekendowy właśnie wyzwanie i ja już wiedziałam, że ja chcę tu być ja, i to jest jakby no po prostu było takie tak, 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 nigdzie indziej. To powiedz mi, czego się spodziewałaś po uniwersum? Bo tak naprawdę ty miałaś utrudnione zadanie, bo Gosia była na Excellence Academy, a wiadomo było, że uniwersum jest zupełnie innym programem. To ciekawa jestem, czego się spodziewałaś, bo w sumie trudno się spodziewać przy nowym programie. Powiem tak, że ja nigdy nie zakładam oczekiwań, że się bardzo tego nauczyłam i jakby nie wchodzę z założeniem, że czegoś się spodziewam. Moje główne pojęcie było to, że przychodzę na tą akademię i zanim zadam pytanie, przyjdą do mnie odpowiedzi. I tak jest za każdym razem. Czy ja na któryś question and answer zadam ci pytanie? Nie. Bo zawsze Nie. odpowiedź dostaję. Tak. No, to nawet teraz przy tych moich studniach to też dostaję od dziewczyn często komentarz taki: o Boże, to niesamowite, ja dzisiaj o tym myślałam, a ty nagle robisz na ten temat live'a. Także no tak, tak działa, jak jest synchronizacja, tak? Nie wiadomo, z jakiego źródła przyjdzie odpowiedź, ale przyjdzie zawsze w odpowiednim momencie. Dokładnie. I tak jest gość. Dokładnie. To na 100 jest super. No, Tak. powiedz mi, no dobrze, nie masz oczekiwań, a co cię najbardziej zaskoczyło? Co mnie zaskoczyło? Na początku taki spacer. On był taki właśnie wyrównujący też nasze poziomy innych dziewczyn i byłam zaskoczona, że mamy takie duże zróżnicowanie, jeśli chodzi, no może poziom to jest złe słowo, po prostu każdy ma swoją ścieżkę w innym miejscu, ale że takie duże rozbieżności jednak.
Bo myślałam już, że ta akademia to już jest złapanie nas takich, co już tą ścieżkę miałem już jakiś czas w niej są. Więc to ale pozytywne, bo ja się cieszę, kiedy dołączają nowe osoby i chcą od razu na wysoki, jakby jakiś tam poziom skoczyć, więc bardzo mnie to zaskoczyło, że jest jeszcze dużo takich kobiet, które jeszcze potrzebują jakby początku, jakby u ciebie. Dla mnie ty jesteś już gdzieś tam wyżej w mojej ścieżce. Jako kolejny krok. Tak, jako kolejny krok, tak. A teraz po tych 5 miesiącach? Na dzieci, na. To na naszą grupą. Dziewczyny są wspaniałe i mamy fajne swoje grupki też. Energia, która tutaj funkcjonuje, to ja cały czas fruwam. U mnie w domu mówią, że ja po prostu świecę. Ja chodzę po domu świecę. Moje życie się zmieniło bardzo, gdzie ja też przyszłam z takim zadaniem dla siebie o właśnie komunikację damsko-męska i relacje przede wszystkim. I kochane, ja wam muszę powiedzieć, że po prostu zakończyłam starą taką relację, która właściwie już nie była relacją. A moja powiedziała o laurce. Nawet nie zdążyłam ją porządnie zrobić. W ciągu tygodnia zmaterializował się idealny mężczyzna, wszyty na miarę do mojego życia, naprawdę. I to jest pół roku uniwersum, a ja jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Także jest taka wysoka wibracja. My tak wysoko wibrujemy. Naprawdę, ja nie mam nawet nerwów na nic. Ja po prostu przyjmuję wszystko takie, jakie jest, akceptuję to, co do mnie przychodzi. I nawet on ostatnio zakłóceń żadnych nie robi. Jestem trochę w szoku, bo on tam musi wtrącić, ale zawsze umiałam z nim sobie pogadać. A teraz tak, Nie ma hej, jest wszystko i dobrze. bogate, nie ma komu o tej trawie zielonej opowiadać i płynie do naczyń. No. Halo, Stefan, jesteś tam? Odpoczywam w Aha. miłości. Alesiu, ty mówisz, że masz dużo, że miałaś doświadczenie, pracowałaś dużo nad sobą, brałaś udział w różnych szkoleniach, kursach. To powiedz ze swojej perspektywy, czym się różni uniwersum od tych innych? Na pewno ma YouTube'om i to moim patrzeniem na całą rzeczywistość. Chodzi o ten sposób jakby postrzegania tego wszystkiego i cały ten konwencji. Bardzo mi się podoba ta konwencja całego tego uniwersum, bo mamy rozróżnicowanie przestrzeni, na których pracujemy, więc każda z nas może wybrać to, co aktualnie jest potrzebne. I oprócz tego lubię to, że mamy opiekunki, z którymi możemy też bliżej porozmawiać. Temat mi się bardzo podobał, znalezienia sobie sióstr. Na początku nie było to łatwe, ale potem nagle się zmaterializowało i ja buziaczki do swoich dwóch sióstr wysyłam, czyli do Darii, Wrocławia. Daria, wiem, że oglądasz. I do Soni. Sonia jest, nie, Boże, Sonia, gdzie ty jesteś? Na Śląsku, gdzieś tam na dole. Więc Sonia, tobie też buziaki wysyłam, chociaż nie wiem, czy ogląda, bo trójkę chłopaków ma małych do ogarnięcia. I dla mnie te dwie moje siostry to są po prostu największym wsparciem. Nie wspomnę o mojej prawdziwej siostrze, która też jak tylko może jest obok. I po prostu dziewczynami rozwiązujemy swoje zagadki, w cudzysłowie zagadki, w piękny sposób. Jest taki wspaniały przepływ. I te siostrzane nasze tutaj przyjaźnie zostaną już naprawdę do końca życia, bo są rewelacyjne. Powiedziałeś, Także na początku to było trudne. Na czym polegała trudność dla jednej? na Dla mnie, na tym, że ja mam swoją siostrę, która też ma ścieżkę z tobą, i jakby ja mogłam z nią na te wszystkie tematy zawsze porozmawiać, i ja z nią rozkminiałam, bo drogę zaczęłyśmy we dwie, wraz jeszcze w ogóle z ciocią, z mojego taty siostrą. Zaczęłyśmy we trzy w ogóle ścieżkę pracy w rodzie. Super. I jakby ja miałam do kogo się zwrócić o pomoc w takich sytuacjach, i tutaj nagle było takie, znajdź sobie nową siostrę, może ja zdradzę tym swoją siostrę. I taka była rozmowa od Stefana. Ale jakby to uleciało, ja jestem w takiej wysokiej energii tutaj, jesteśmy w takim w ogóle kręgu wspaniałym, że w ogóle ja nie czułam jakby potem żadnego poczucia winy, takich rzeczy. Nie, mówię, to jest wspaniałe, ja poszerzam krąg po prostu swojej rodziny. Bo dla mnie rodzina to nie są więzy krwi, bo już mam wiele przykładów z zewnątrz, kiedy więzy krwi wcale nie znaczą o rodzinie. Więc dla mnie rodzina to są ci, którzy są po prostu bliscy mojemu sercu. Więc poszerzam krąg swojej rodziny i to jest krąg o wszystkie kobiety w naszym uniwersum serca. Cudnie. To powiedz, jakby się ciebie teraz, która jest, nie wiem, taka dziewczyna tutaj, co ogląda, zapytała się, zadała ci 2 pytania. Czy uniwersum jest dla mnie? To co byś odpowiedziała? Albo dla kogo jest? Jakby po czym poznać, czy jest dla mnie? Już po swoim doświadczeniu, jako że jesteś w tej przestrzeni parę miesięcy. Wiesz co, wyciągnąłabym z rękawa twój sposób. Napisz białą kartkę. Na kartce napisz, chcę być, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie. Stań na jednej, stań na drugiej. Sprawdź, co wibruje.
Prawda? To jest właśnie nie z głowy, tylko to jest tego czucia i ja też widzę, że jak mówiłaś o tym, że zdziwiłaś się, że dziewczyny takie bardziej na początku drogi w rozwoju też są na uniwersum, to dla mnie to jest właśnie informacja o tym, że super one już słuchają serca, jakby nie muszą być rozwinięte w tej ścieżce tak bardziej, może bardziej mentalnie, bo często ten proces jest niestety, czyli to jest też dobre, ale ja mam takie poczucie, że on często jest najpierw mentalny, a dopiero potem się schodzi do poziomu serca, więc ja zawsze z fascynacją patrzę na takie dziewczyny, które rzeczywiście na początku nawet alfabetu rozwojowego nie znają, ale mówię, jeżeli trafiły do tej przestrzeni, to dusza dokładnie wiedziała, co robi. I wiedziała, prawda? Jak widzisz, jak obserwujesz te dziewczyny takie, które przyszły zielone parę miesięcy temu, jak się dzielą i nagle się okazuje, Boże, ja 5 miesięcy temu to w ogóle nie medytowałam, a teraz z aniołami rozmawiam. Super jest je obserwować, bo mają tak wielki skok. U nich są największe przemiany. U mnie są mniej, już kilka obszarów, jakby gdzieś tam trochę jest posprzątanych, ale sama, jak to zawsze nam mówisz, każdy obszar potem trzeba coraz głębiej sprzątać, więc one się pojawiają. Ale dla mnie właśnie to przyjście tego mężczyzny mojego życia było dla mnie naprawdę bardzo istotne, bo sama córkę wychowywałam i marzyłam o ojcu dla niej i partnerze jednocześnie. Więc po prostu no, to jest dla mnie największe przeżycie tego uniwersum. Jeszcze pewnie za jakąś chwilę się podzielę na uniwersum z nim, bo tak tylko wspomniałam na grupie dopiero naszej u Kasi o tym. Ale teraz mogę też widzieć, ja już mam łzy w oczach, jak o tym mówię. Więc specjalnie rzęs zbytnio nie malowałam, bo wiedziałam, że się wzruszę. Także skok tych dziewczyn, które zaczynają z uniwersum, jest po prostu dla mnie nawet rozczulający, bym powiedziała, bo to podnosi ich wibracje jeszcze bardziej naszej grupy całej wibracje. I mogę powiedzieć, że ja widzę łunę uniwersum po prostu. Kiedy jesteśmy w dużej grupie, mamy duży live, ja te łuny widzę po prostu, które płyną od dziewczyn. One są różnobarwne, po prostu tak się pięknie mienią, wszystkie się mienią. Także te, które jeszcze mają jakiś trudny okres za sobą, one się mniej mienią albo mają mniej intensywny dla mnie kolor, ale te, które mają skok, to jest naprawdę przepiękna tęcza, taka feria barw, które tak, ja je widzę tak z tyłu, także myślę, że to jest po prostu nasza wspólna aura Ale uniwersum. zobacz, że nieprzypadkowo te kolory uniwersum są takie właśnie tęczowe. Bo to jest, a mam dreszcze teraz, bo to jest coś, co mi się w ten sposób pokazało, właśnie uniwersum, że jakby każda jest sobie, ale jednocześnie każda ma swój unikalny kolor, ale w momencie, kiedy stajemy wszystkie razem, bo to jesteśmy my, ja to jest, tak samo jestem elementem i przewodniczki, i opiekunki, nie tylko jakby wy jako uczestniczki, to wtedy, jak jesteśmy wszystkie razem, to jak my tworzymy tę. Dopiero jak jesteśmy razem, to się tworzy jakby ten całościowy obraz i ta wielka moc, jak nazywałaś to łuną. I to jest magiczne. Każda w swoim własnym kolorze, a jednocześnie tworzymy taką piękną ferię do tego i tęczę. Także to jest cudne. To jest paleta barw i wibracji. Asiu, coś tak od ciebie dla dziewczyn. Coś tak ode mnie dla dziewczyn. Ja bym powiedziała tak, jeżeli cokolwiek się dzieje w tobie, jakiś niepokój, cokolwiek, zamknij oczy. Po prostu zamknij oczy. Przyłóż palce do oczu, żeby nie ruszały się gałki. Weź kilka oddechów i zajrzyj do komnaty serca. Odpowiedzi są tam zawsze. I to jest później takie automatyczne, co? To jest już takie na początku tak, co, gdzie, ale jak tam, a w ogóle, ale nie widzę, ale ja nie wiem, a ja może to sobie wyobrażam, a potem to już jest po prostu fru, z automatem i. Mojej wisi hamak zielony. W mojej komnacie serca wisi hamak zielony. Cudnie. Kochana, dziękuję bardzo za inspirującą. Za podzielenie się, za fajne narzędzia dla dziewczyn. No i wiem, o czym mówisz, jeśli chodzi o to połączenie, bo w momencie, kiedy z partnerem, którym jesteś, bo to jest to w momencie, ja to zawsze tłumaczę, że to nie jest, jakieś było pytanie, to jak go zafirmowałaś? A tego nie zafirmowałaś, tylko podskoczyłaś do jego wibracji, bo on jako marzenie już na ciebie czekał, prawda? What? I to jest coś, co
co jakby potrzebujemy zrozumieć, że to nie jest kwestia tego, że będę siedziała i w nerwach afirmowała mężczyznę mojego życia i co mam jeszcze zrobić, żeby on przyszedł. On jest, czeka na tej chmurce i mówi, kochanie, ja tutaj jestem. Chcesz mieć partnera wysokowibracyjnego czy niskowibracyjnego? Jak chcesz mieć niskowibracyjnego, to dawaj, za rogiem jestem i się spotkamy. Tak? Ale jeżeli chcemy mieć partnera wysokowibracyjnego i o takim marzymy i na takiego wysyłamy zamówienie, to jedyne, co potrzebujemy zrobić, tak brzmi teraz wszystkie tam, Jezu, jedyne, to jest trampolinę wibracyjną wskoczyć i wtedy się po prostu tak. Tak, bo ja tą laurkę nie zdążyłam zrobić, napisać, przeczytać, zameditować, nic. W jeden dzień tylko opisałam w swojej głowie, jak się chcę przy nim czuć, a w drugi dzień zdążyłam tylko pomyśleć o tym, co chcemy razem robić. Uwierzycie, po prostu wspólne pasje. Jesteśmy już na szkole tańca towarzyskiego i razem na motorze jeździmy. Ja się uczę jeździć na motorze. A to były dwa moje największe marzenia. Ach, fantastycznie. Asiu, ściskam buziaki. Bardzo dziękuję za Twoją obecność, za Twoją fajną energię i no i widzimy się na moment. To nie tak. Oczywiście. Bardzo się ciepło. Pozdrawiam, dziękuję. Czekajcie, kogo mam tam w kolejności? Czekajcie. Alicja, Alicja kochana, jesteś? Found myself, zobaczymy czy ja cię znajdę, found myself, czy jesteś tutaj? Jesteś! Czekaj, akceptuję. O, dzień dobry. Jestem. Cześć, Maju. Widzę. Ja cię widzę. Widzę cię i słyszę. Widzisz mnie i słyszysz? Ja cię widzę. Dobra. I słyszę. Dziewczyny, widzicie i słyszycie? Czekaj, poczekamy. Serduszka lecą. Zobaczymy, damy 450 dziewczyn. Jest cudnie. Dajcie znać, czy widać i słychać. Tak. No dobrze. Super. Asiu, to samo pytanie, a propos Stefana, opowiedz mi, jak twój Stefan był 5 miesięcy temu? Mój Stefan, on cały czas sobie żyje u mnie i sobie tam nadaje. 5 miesięcy temu też był, natomiast też muszę powiedzieć, że byłam już na takim etapie, że już potrafiłam go rozróżniać, więc jak przyszła decyzja o tym, żeby przystąpić do uniwersum, to ja właśnie poszłam za impulsem i nawet nie dałam mu tam nic, pola do popisu. To chyba po prostu też była kwestia tego, że już ciebie słuchałam, że już gdzieś tam też wiedziałam, o co w tym chodzi, że te wszystkie tam głosy za i przeciw to często właśnie jest ego i to jest takie zagłuszanie. Więc mówię, okej, czuję ten impuls, idę, wchodzę. I po prostu nawet później tam było jakieś zastanawianie się, jakieś dyskusje wewnętrne, natomiast to już było właśnie tak z boku, a ja wiedziałam, że ja po prostu zrobiłam tak jakby z duszy, z serca, to po prostu poszło mega impulsem u mnie. Także dalej, to nie jest tak, że on już się nie odzywa, ale po prostu też już umiem go rozróżnić, jak go słyszę, to wiem, że to jest Stefan, czasami pozwolę mu pogadać, czasami mu dziękuję, czasami proszę też siostry, dzisiaj nawet prosiłam o pomoc. Super. Czekaj, dziewczynę. Stefan, zaczęłyśmy nazywać ego Stefanem po moim chyba lipcowym live'ie, tak? To jakoś, tak, to był lipiec. Podzieliłam się, że ja nazywam ego i te głosy takie, te krytyczne i takie, no co ty zwariowałaś, no nie wygłupiaj się, no przestań, no co ludzie pomyślą i wszelkie tam opcje, że nazywam ten głos Stefanem, wtedy on to mi pomaga się odróżnić od niego, że to nie Maja mówi. Tylko właśnie Stefan. I jakoś to hasło Stefan bardzo weszło do słownika uniwersum. A dzisiaj robiłam live'a na YouTubie w ramach studni na temat Stefana. Także jak coś, to można z opóźnieniem obejrzeć o Stefanie. No dobrze, Alicja. Podobne pytanie, jak miałam do Asi. Jakie miałaś oczekiwania odnośnie uniwersum, jak przystępowałaś?
No właśnie tak, oczekiwania bez oczekiwań w sumie. Nie było jakiejś takiej sztywnej listy, co się ma zadziać, co mam osiągnąć, czy z czym mam wyjść po. To było bardziej takie otwarcie na zasadzie zaufania, że będzie po prostu się działo, że chcę po prostu iść w głąb siebie. Ta moja wcześniejsza droga to była taka, że tak trochę gdzieś tam w ślepe zaułki zachodziłam, w takim wewnętrznym, powiedzmy, rozwoju i w takim poszukiwaniu tego kontaktu, czy w ogóle funkcjonowania z poziomu serca i takiego kontaktu z duszą. Gdzieś tam tak jakby chciałam, nie wiedziałam jak, słuchałam twoich nagrań oczywiście też dość długo już wcześniej, gdzieś tam wprowadzałam rzeczy w życie, ale czułam, że wiesz, że ta codzienność jednak mnie przytłacza i że mam tendencję do właśnie wracania do jakichś starych nawyków. Ja miałam w ogóle taką tendencję do takiego sabotażowania się. Miałam taką część siebie, która była na mnie obrażona. Ja byłam sama na siebie w jakiś sposób obrażona i ja w ogóle tego nie kumałam, o co chodzi i tak jakby jak to rozgryźć. I po prostu jak ruszało, ja się 2 dni przed startem zapisałam właśnie bardzo impulsywnie i tak jakby po prostu nagle poczułam, że tam będzie ta odpowiedź, ale to nie było na zasadzie kiedy, jak, nie? Tylko że właśnie tam po prostu się zadzieje coś, co mnie pogodzi ze sobą, tak bym to powiedziała. Po tych prawie 6 miesiącach, jak wygląda twoje godzenie się ze sobą? No jest duża zmiana, dlatego też się zdecydowałam podzielić, bo oczywiście wyjście ze strefy komfortu jest dla mnie ogromne. Trema też. Natomiast podzielić się chciałam, bo to godzenie ze sobą, ja to po prostu przerabiając na uniwersum nasz dotychczasowy program, dla mnie było jakby praca z wewnętrznym dzieckiem bardzo ważnym tematem i to ta obrażona część mnie to było właśnie to nieprzepracowane dziecko. I ta praca była bardzo głęboka. Ja wcześniej gdzieś tam psychologicznie czy na terapiach pracowałam z moimi jakimiś tam przejściami, natomiast nie byłam w stanie tak głęboko sięgnąć. I właśnie ta magia uniwersum serca polega na tym, że no właśnie nie wiem na czym, ale ta nasza wspólnota i to po prostu, że jest tyle tej miłości między nami i w ogóle jest taka wymiana i jest po prostu ta wysoka wibracja, tego się po prostu nie da, znaczy nie da, pewnie da się gdzieś tam inaczej, ale tu jest po prostu to w bardzo takim przyspieszonym, ułatwionym trybie dzieje się po prostu ta praca wewnętrzna i tak bym to nazwała. Także przekopałam się przez bardzo dużo rzeczy, jestem na pewno w tym momencie dużo bardziej pogodzona, w ogóle nie jestem już obrażona na siebie, o tak. Jestem spokojniejsza. Ja widzę zmiany u mnie wewnętrzne, ja nie tyle się doszukuję na zewnątrz, że nie wiem, nagle zarabiam 10 razy więcej, czy nie wiem, cokolwiek takiego, bardziej właśnie to moje wnętrze się bardzo mocno zmienia i to chyba, może to nie było moje oczekiwanie, ale tego się spodziewałam, że to będzie praca wewnętrzna, nie? Czyli to wszystko się dzieje w środku, ale poprzez też wsparcie twoje, naszych opiekunek, ekspertek i oczywiście dziewczyn, które są niesamowite i te nasze historie wspólne, to wszystko to się tak, to jest taka wymiana, że po prostu jest rakieta. Ja powiem, nawet ja czasem, bo mamy wspólną przestrzeń na aplikacji Uniwersum, na platformie, ale mamy również Telegram. Ja sama lubię zerknąć na ten Telegram rano, bo to mi też podnosi wibracje. Jakby tam też są jakieś tam historie, tak, pytania do nas, ale samo to, nie wiem, jeszcze nie zaczynamy wrzucać zdjęcia. Tak jest rozwojowo, ale niezwykle w żeńskiej energii, niezwykle babsko, niezwykle radośnie przy tym wszystkim. Alicja, a powiedz mi tak z ciekawości, jakie ty miałaś relacje z kobietami przed uniwersum? Jakie miałaś opinie o kobietach? Opinie o kobietach. Czy było trudno wejść w tę przestrzeń? Wiesz co, może nie tyle, u mnie nie był problem z kobietami jako takimi, co w ogóle jakby w ogóle z pokazaniem siebie. Okay. To chyba nawet nie chodziło, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, a może właśnie kobiety, może jeszcze nie doszłam do tego nawet, to dobre pytanie. Ja po prostu miałam taki duży pancerz. Właśnie to obrażenie na siebie, to też sprawiło, że ja gdzieś tam od
dziecka, nakładałam na siebie zbroję, pancerz i nie pokazywałam siebie taką, jaką czułam, że w środku jestem. Jakąś taką dziwną wersję siebie stworzyłam. I to tak. I pokazywanie teraz tej prawdziwej siebie, no to jest właśnie dla mnie też całe piękno tego programu. No bo tutaj jakby no nie ma sensu iść i sprzedawać jakieś bajki na swój temat, no bo nie po to się zapisałam i zapłaciłam, żeby te jeszcze się oszukiwać sama na przykład, nie? Więc jakby jest takie trochę obnażanie się, ale to obnażanie się jest takie przyjemne, że pokazuje się tą stronę, która jest tak naprawdę piękna, ale był jakiś lęk przed tym, właśnie przed jakąś oceną, przed, no właśnie ten lęk przed oceną, przed niezrozumieniem, że jakby ja miałam właśnie te przekonania, że ludzie mnie nie rozumieją na przykład, że ja mam w sobie jakieś takie rzeczy we mnie siedzą, których inni nie potrafią na przykład odebrać tak, jak ja bym chciała, nie? I to teraz mi tam wszystko powoli, cebulka się obiera. Wydaje mi się, że to jestem, wiesz, w samym jakby środku tego procesu, tej transformacji, więc myślę, że to będzie się jeszcze działo. Ale powiem ci, samo to, że tutaj jesteś teraz, tak, nie dzielisz się z grupą 70 paru dziewczyn na uniwersum, tylko 450 osób na żywo, grupa obca tak naprawdę, tak, swojska, ale obca, to już jest, jakby, to jest dowód na to, jaką wielką pracę zrobiłaś. Tak, bo to jest tak naprawdę twoja praca, ta, nabieranie tego mięśnia odwagi, to jest ważne. Ale zawsze też to też pewnie się, jestem pewna, że się z tym zgodzisz, że trudno nam budować mięśnie odwagi w takim totalnie zewnętrznym świecie, natomiast kiedy mamy tę bezpieczną przestrzeń, i tak jest to trudne, tak? I tak wejście, podzielenie się historią albo jakąś sytuacją, albo jakimś odkryciem niefajnym, jakiegoś przekonania, jakąś ciemną stroną, nawet w grupie 70 paru osób, kobiet wspierających się, jest bardzo często wielkim wyjściem ze strefy komfortu. To jest często miesiącami trwa zrobienie tego pierwszego kroku. No i też dodam, że właśnie w takiej super grupie, w jakiej jesteśmy, no to wychodzenie i w ogóle mamy ten bezpieczny teren właśnie do tej pracy i mamy to wsparcie i to jest naprawdę to taka ekscytująca podróż się robi w głąb siebie, nie taka właśnie przerażająca, że co tam się zadzieje, a potem wpadnę w doła i będę leżała w rowie przez 3 miesiące, nie? Tylko po prostu właśnie jest cały czas to poczucie tej wspólnoty i mam to zaufanie na przykład do dziewczyn i do wszystkich was, że no na pewno nie zostanę sama i jakby jest czuć po prostu to ciągnięcie w górę na pewno duże i takie przyspieszone, także no. A powiedz mi jeszcze o dorosłości. Tak, o dorosłości, tak. To jest też kwestia, to jest bardzo ciekawy temat, bo ja jestem jakby wiekowo już dorosłą kobietą i też gdzieś tam mi już z takich właśnie transformacji czy procesów, które się zadziały, no to właśnie była to spojrzenie takie szczere w tą dorosłość i w tą postawę taką właśnie życiową i ja w ogóle odkryłam, że ja właśnie się tej dorosłości boję, że właśnie te takie jakieś tam rany z dzieciństwa czy jakieś tam nieprzepracowane tematy, one powodowały, że to dziecko było nie dość, że obrażone, to jeszcze sabotowało, to jeszcze tam mieszało, ono potrzebowało bardzo dużo uwagi i miłości. I ono też mówiło, że dorosłość jest, i z jednej strony ono chce być dorosłe, a z drugiej strony no, ono nie wie jak, no bo jeżeli jest takie, powiedzmy, poturbowane, no to jak ono ma być tym dorosłym? To takie stanięcie w dorosłość, to się stało nagle, po prostu rzeczy, które wcześniej były dla mnie jakimś takim, nie wiem, obowiązkiem ciężkim, nawet to, że nie wiem, trzeba pracować i te pieniądze zarabiać, to nagle się stało dla mnie takim czymś dającym mi mocy właśnie. A wcześniej to było wszystko takie, kurde, że trzeba tam to. Często się właśnie łapałam na takie doły, że mnie przytłaczało życie, nie? I to właśnie była ta, nie wiem jak to nazwać, niedojrzała dorosłość. No bo to dziecko, no dla dziecka dorosłość
jest strasznie przytłaczające. Tak, dlatego ja mówię, dziecko nie ogarnia pieniędzy, dziecko nie ogarnia życia, dziecko nie ogarnia związków, dziecko nie ogarnia trudnych sytuacji życiowych, a dorosły to ogarnia to bardzo jakby z lekkością, no bo to jest jakby na poziom jego barków, tak, stworzony. Dokładnie. A nie na tych małych, wąskich ramionek. I to stanięcie w tej dorosłości i uważam, że jest bardzo, bardzo piękne u Ciebie i bardzo widoczne też. Kochane, czy to jest dziewczyną? Co bym chciała? Że na pewno jakby podróż w głąb siebie, odkrywanie siebie i takie nakierowanie się do swojego wnętrza, to jest naprawdę cudowna rzecz. I że w jakiejkolwiek formie dziewczyny chcą to robić, niekoniecznie trzeba od razu iść na uniwersum, bo wiem, że dla nie każdego to jest jakby dostępne na ten moment, to w jakiejkolwiek formie zawsze warto. I też jakby coś takiego, że też nie warto też, znaczy nie warto, że nigdy nie jest za późno, tak, żeby się nie wkładać w te takie pudełka, że nie wiem, a ja już to jestem za stara, albo coś tam, albo ja już nic nie zmienię, bo już jest, bo ja też mam 41 lat, także nie jestem ani młoda, ani stara, nie, ale gdzieś tam nawet jeżeli ktoś ma, nie wiem, dużo więcej, to też warto, bo ta podróż będzie zawsze po prostu ekscytująca i niekończąca się. Czekaj, jeszcze chciałam jedno, co mi przyszło. Największa wartość uniwersum dla Ciebie? To jest ta moc wspólnoty kobiecej. I to przyspieszenie, które dostajemy dzięki temu wzajemnemu, tej wzajemnej energii i tej wymianie. Ta synergia, prawda? Tak, o dokładnie. Ja na przykład widzę różnicę, że ja mam wrażenie, że im więcej jest osób, tym większe przyspieszenie. Że wcale nie tak, że a nie, no przecież jak więcej osób, to niby trudniej ogarnąć. Nie, ja mam wrażenie, że po prostu każdy dokładając tą swoją energię, to robi się z tego niezły odrzutowiec, prawda? Tak, ja szczerze mówiąc, to teraz pomyślałam o tym, że jak przystępowałam i się dowiedziałam, że jest nas tam 70 parę, to sobie myślę, kurczę, to nie było to takie dla mnie pozytywne, a teraz nawet i 150 mogłoby nas być i wiem, że to by właśnie była wartość dodana, a nie, że jakiś, że nie wiem, nie zostaniemy zaopiekowane czy coś, bo jesteśmy bardzo zaopiekowane i właśnie ta ilość też daje jakość akurat w tym przypadku. Super. Alicja, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za wyjście z portu i za, nie wiem, przeczytałaś komentarze, w międzyczasie dziewczyny piszą, że masz taki spokój, takie światło w sobie. Więc wielkie. Także to jest też taka chyba uwaga, że my często robimy naszą pracę w środku i wydaje nam się, że na zewnątrz się nic nie, jakby tego nie widać, a dopiero w konfrontacji z innymi ludźmi w świecie zewnętrznym, tak, nagle jest, ojejku, jak ona jest spokojna, ojejku, jakie od niej bije światło, ojejku, jakie nie wiem, właśnie, jak się zmieniła. Także to jest też takie przyjemne potwierdzenie tego, że to nie tylko jest wewnętrzny proces, ale od razu on jest jakby, ma swój objaw też w świecie zewnętrznym. Dziewczyny piszą, alu, brawo! Dziękuję bardzo. Tak, bardzo, bardzo serdecznie. Kochane, mam dla Was jeszcze... Czekajcie, kogo mamy? Natalia, jesteś? Alicja, kochanie, dzięki, możesz się rozłączyć, jeżeli dasz radę. Czekajcie, zobaczę, czy mam Natalię. Widzę, że Justyna jest, już super. Czekajcie, muszę Natalię znaleźć. Ona się nie wyświetla. Lubię takie rozmowy, bo mają fajną babską wibrację. Natalia, jesteś kochana. Dobra. Wysłałam zaproszenie. O Jezu,
Poczekajcie, muszę kamerę obrócić. Tak. Jestem, jestem. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór w sumie. Wieczór, kochanie. No dobrze, no to to samo pytanie, Natalia. Jak tam, czy Stefan dawał czadu przy zapisywaniu się na uniwersytet? Oj, dawał, strasznie. To dawał. Dawał. Nie dawał prawie, no więc ja tutaj ten, czekam na... Dawał czadu, natomiast on jakby dawał czadu podwójnie, ponieważ oprócz tych takich, wiecie, myśli wszystkich w głowie, jakby nie wiem, czy reszta dziewczyn też tak miała, ja miałam odczucia z ciała bardzo silne, na zasadzie ścisku w klatce piersiowej, bólu brzucha i wszelkich takich, nie wiem, drżenia rąk, jakby jeszcze zanim zaczęłam uniwersum, to na początku zeszłego roku bodajże zapisałam się na inny kurs, też taki dosyć jakby zobowiązujący finansowo, o wiele jakby mniejszy kosztowo, natomiast dla mnie to było po prostu, wiecie co, jakby, no jak ja po prostu dam radę. Nie obchodziło w ogóle Stefana to, że ja od 10 lat się utrzymuję sama, że wszystko jest okej, okay, że nie mam żadnych długów. Nie, jak ty po prostu sobie dasz radę? U mnie ja po prostu przyszłam na uniwersum głównie z tematem finansów. Na razie robi się wszystko inne, sprząta się wszystko inne. To największe wyzwanie prawdopodobnie zniknie samo, nawet nie będę wiedziała pewnie kiedy, już znika. Natomiast mówię, jakby u mnie to było naprawdę najbardziej z ciała, nawet do tej pory też tak jest, że te myśli nie są takie bardzo mocno wyczuwalne, wyłapywalne, tylko jest to faktycznie po prostu reakcja z ciała. Taki strach, jakby, wiecie, ktoś miał was, nie wiem, napaść, obrabować, okraść, skrzywdzić, cokolwiek. Więc no bardzo ciężko to było przejść. I gdyby nie to, że już też wcześniej jakiś czas, zanim się zaczęło uniwersum, zanim ja zaczęłam tą poprzednią akademię, nie pracowałabym ze sobą, to pewnie bym nie dała rady. Jakby u mnie to naprawdę było takie... silne, bardzo silne. I jakby już byłam też na takim etapie, że nie pytałam się wszystkich o zdanie, a może o co ty sądzisz. Miałam chyba dosłownie dwie osoby, z którymi się podzieliłam, że chcę wziąć w tym udział. I dostałam jakby ogrom wsparcia. Nawet jak teraz sobie o tym pomyślę, zaraz będę płakać. Dostałam ogrom wsparcia. I to takiego... Nie na zasadzie, o tak, tak, idź, idź, albo o nie, wiesz co, zastanów się, tylko po prostu zrób, jak czujesz, jeśli to jest dla ciebie dobre, jeśli tak czujesz, to tak zrób. No i zrobiłam. Przepraszam. Zrobiłam. Ręce mi się trzęsły, jak nawet pamiętam, napisałam do Mai, zaraz jak tylko zrobiłam przelew, jeszcze trzęsą z tymi się rękami, że po prostu zrobiłam to i postawiłam na siebie. W końcu po 33 latach. Taka to była moja przygoda. Ty rozwijasz się. Ty wcześniej brałaś udział w różnych kursach, szkoleniach. Powiedz mi, uniwersum, teraz doświadczenia już jak jesteś, tak? Po tych prawie 6 miesiącach. To czym się różni uniwersum od tego, w czym wcześniej brałaś udział? Więc tak, taka jakby pierwsza moja praca to było jeden do jeden z konsultantką, więc tutaj nie będę się wypowiadać. Natomiast akademia, która trwała, to była Akademia Psychobiologii. Ona trwała przez półtora roku, mieliśmy zajęcia raz w miesiącu i jakby wiedzieliśmy, kto tam jest. Nie było to żadną tajemnicą, mieliśmy nas ze sobą kontakt taki, wiecie, na zajęciach. Natomiast poza zajęciami nie działo się nic. I to, co jest tutaj na uniwersum, to jest to, co ja też powiedziałam w takim naszym filmiku inaugurującym, może przedstawiającym się, że ja nie chcę już iść sama. Nie mogę po prostu. Nie chcę iść sama i wiedziałam, że po prostu chcę mieć wokół siebie krąg osób, kobiet, które niekoniecznie są w tym samym miejscu, co ja, no bo to nie o to chodzi, tylko jakbym żebym ja wiedziała, że one są,
żebym ja wiedziała, że stoimy ze sobą murem i już nie mogę, bo się wzruszyłam, specjalnie poszłam po chusteczki. A stoimy ze sobą murem i cokolwiek by się nie działo, to jesteśmy razem i zawsze już razem będziemy. Być może z jednymi bliżej, z innymi dalej, może z niektórymi w ogóle. Ale jakby jest ta świadomość, że te siostry zostaną z nami na zawsze. I tym się różni od wszelkich kursów weekendowych. Jakby oczywiście można złapać z kimś kontakt, tak? Natomiast tego muru kobiet nie widziałam nigdy. W całym swoim życiu nie widziałam nigdy. I to nie jest mur, jakby, który był od pierwszego dnia, tylko to jest to budowanie tego, prawda? Bo też tak pierwsze tam tygodnie to takie stanie się takie. To nie myślcie tak, że jest od razu wejście i od razu dadam, się tam wszystkie dobrały. Tylko to jest to budowanie tej bliskości, to jest to dzielenie się, to jest to dawanie i otrzymywanie, tak? Tak. To jest to kibicowanie sobie, to jest wspieranie się, to jest takie, jak ja to mówię w relacjach damsko-męskich, to jest takie bardzo ważne plecenie tego mostu. I to jest taki, jest 70 kobiet i każda plecie ten most i z tego po 5, prawie 6 miesiącach zrobił się naprawdę niezły, naprawdę zrobił się konkretny mościszcze, że tak bym powiedziała. Tak, jakby coś miałam powiedzieć, ale mi uciekło, nie chciałam się przerywać, więc jak mi przyjdzie z powrotem, to powiem. Ale bardzo, powiem Ci, bardzo ważne to, co powiedziałaś i się wzruszyłaś, bo ja to znam osobiście też i ja pewnie niedługo zrobię jakieś nagranie w ramach sesji 100 na 100 o tym poczuciu, że już nie chcę sama. My jesteśmy wytrenowane do tego, żeby robić same, Zosie samosie, tak? Albo dlatego, że nie ma wsparcia, więc musimy same, albo dlatego, że boimy się zaufać. To, co mówiła wcześniej Alicja, tak? Że taki lęk przed oceną, przed otworzeniem się, więc też wolę sama, aniżeli, nie wiem, dostać po dupie za swoją nagłość emocjonalną. A jednocześnie jesteśmy, nawet jak nie mamy świadomości tego, czasem mamy świadomość tego, to co ty miałaś, to takie bycie spragnioną tego, że już dosyć, ja już nie chcę sama, ja chcę mieć koło siebie kobiety, tak? Chcę wsparcie. A jednocześnie widzę, jak wiele kobiet nawet nie wie, że nie wie. Nawet dokładnie. Nie wie, że samemu się nie da. Tak naprawdę. Może się. To jest straszne. Strasznie ciężka. Tak, to jest bardzo ciężka praca samemu iść. Ja szłam sama naprawdę i wiem jakby, szłam wszędzie chyba sama, wszędzie szłam sama. I wiem jak, i mimo tego, że nadal idę, wiecie, jakby no nie ma ich fizycznie ze mną, tak? Nagle się nie pojawiło, nie wiem, setka pomocników ani nic takiego, ale i nadal dużo rzeczy robię sama, ale nie samotnie. O, tak. Robię sama, ale nie samotnie. Ja byłam jakby idealnie wytrenowana do tego, jak po prostu, wiecie, żołnierz, do tego, że muszę sama, muszę. I to było takie, nie, że chcę. I nie w poczuciu mocy, że ja mogę, że ja jestem zdolna, tylko muszę sama. Muszę sama i to było po prostu sama o siebie zadbać, sama to, sama tamto, sama po prostu wszystko. I nadal mimo tego, że jakby zmieniło się to zupełnie w drugą stronę, bo jakby ja to robię dużo rzeczy nadal sama, ale z poczuciem już coraz większym mocy, że ja mam moc, żeby to zrobić. Ja mogę poprosić o pomoc, a jeśli nie mam, bo nie mam, to ja to zrobię i to nie zrobię z tego, z takim, wiecie, wielkim ciężarem ciągnąć z tego na plecach, takiego kamuldora wielkiego, tylko z o wiele większą mocą. Nie jest jeszcze taki poziom, jakbym chciała, a natomiast jest już naprawdę bardzo, bardzo lepiej. Super. To jaką masz, co byś chciała powiedzieć dziewczom, które nas słuchają?
Tak, właśnie się zastanawiałam, co ja mam wam powiedzieć. I wiem, co mam powiedzieć, jakby, i wiem, co już mi uciekło. Przypomniało mi się to, jakby niesamowite było dla mnie to, że wiecie, obce sobie kobiety, no bo no obce, być może któraś tam jakąś koleżankę miała i tak dalej, obce sobie kobiety w tak w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, stały się w tak krótkim czasie, no bo jednak te 6 miesięcy w przeciągu, wiecie, 60 czy tam 80 paru lat życia, to jest mało. Stały się sobie tak bliskie. To jest po prostu dla mnie jakąś zagadką, taką naprawdę nierozwiązywalną. Ja nawet nie chcę jej rozwiązywać. Natomiast jest to dla mnie coś po prostu magicznego. I powiem wam też, co kiedyś powiedziałam właśnie mojej przyjaciółce. Rozmawiałyśmy kiedyś i nie pamiętam już nawet na jaki temat. Jakieś tam miała wezwanie i mówię do niej, no to zamknij sobie oczy i po prostu pooddychaj, zejdź sobie do serca i zobacz, co ci przychodzi. No i jej się pokazała jakaś sytuacja. I ona mówi, ale nie, ja tego nie pamiętam w ogóle, nic takiego nie pamiętam. Ja mówię, skoro to ci przyszło, to zaufaj, że mogło się zdarzyć coś podobnego albo masz takie doświadczenie w sobie zapisane. I jeżeli się zamyka te oczy, żeby zejść do tej komnaty serca, do przestrzeni serca i coś nam przychodzi, to jakby to jest proces, żeby to temu zaufać, ale żeby chociaż spróbować pomyśleć, a co jeśli tak jest naprawdę, co jeśli ja naprawdę tego chcę, to czuję, to wiem, to widzę, to słyszę, co jeśli to jest prawda, żeby sobie dać po prostu samej szansę na to, żeby to usłyszeć, dotknąć, poczuć, powąchać, posmakować. No. Cudnie. To ode mnie. Bardzo, bardzo dziękuję za piękny prezent. Dziękuję również. Dziękuję również. I za I do zobaczenia. tego o byciu samej. To było bardzo, bardzo istotne i wiem, że ruszyła ta wielu kobiet, włącznie ze mną, ja też znam to poczucie, właśnie już nie chcę sama, Tak, zdecydowanie. bo nawet jakby, nawet mając wokół siebie grono, wiecie, koleżanek, nie wiem, znajomych, to nie jest to samo. To nie jest to samo, bo to też nie chodzi o to, że my rozmawiamy ze sobą, wiecie, 150 razy dziennie, nagrywamy sobie głosówki i nie wiadomo co, ale po prostu właśnie to plecenie mostu i to, że każda wkłada swoją cegiełkę, swoją linkę do tego i faktycznie jest tak, że się ta coś powie, a ta mówi, o Jezu, to jest w ogóle moje, jak to w ogóle jest możliwe, tak? Że gdzieś na drugim końcu Polski jest dziewczyna, która ma taki sam w ogóle, takie same wyzwanie, jak ja mam. I to sprawia naprawdę takie poczucie jedności i nawet jeżeli obie nie wiemy, co my mamy zrobić i nawet jeśli obie jesteśmy obsrane, to jesteśmy w tym razem. Nie jest się w tym samym. I po prostu idzie się razem za rękę dalej. No. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Mocno, pięknego wieczoru. Buziaki. Do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia. Za niedługo. No, tak. Znajduję. Dobra. Jak mam się rozłączyć teraz? Proszę. O, super. Dzięki. Justyna, to ciebie od razu włączam. Czekaj, chyba sprawdzę jeszcze tylko, że na pewno dobry link. Ja już jestem, Maju. Jesteś. Dzień dobry. Jestem. Wcisnęłam od razu. Plusik. I się pojawiłam, zanim mnie wyszukałaś. Według instrukcji. Cudownie. Justyna, cieszę się, że jesteś. Tak na ten last but not least, na koniec. W ogóle cudnie tak patrzę, bo frekwencja nam dopisuje, czyli widzę, że dziewczyny zainteresowane tematem. A to pytam to samo pytanie o Stefana. Jak u ciebie było ze Stefanem? Wiesz co, jeżeli chodzi o Stefana, to u mnie taka w sumie dłuższa historia, dlatego że ja ciebie znalazłam w 2018 roku. Zaprosiłam bardzo dużo dziewczyn na tą grupę, w tym dwie moje siostry rodzone. I na początku, co podchodziłam i gdzieś tam słuchałam ciebie, to nie do końca gdzieś tam mi to, nie do końca mi to wchodziło.
I się zastanawiałam, o co chodzi. I moje siostry mówią, słuchaj, ty powinnaś popracować nad energią żeńską i przecież jest nasza Maja. Mhm. A ja mówię, coś nie mogę. Aha. A ja gdzieś tam wydawało mi się, że jestem na ścieżce rozwoju od 10 lat. I tam byłam na różnych szkoleniach, eventach w Warszawie, na jakichś takich weekendowych. Byłam na coachingu, byłam na dwóch terapiach u psychologa, terapiach małżeńskich. Więc coś tam liznęłam, tak? I był pewien taki moment, że ja już się przeszkoliłam. Dlaczego? Dlatego, że ja nie widziałam efektów, a efektów nie widziałam, już wiem dlaczego nie widziałam efektów, dlatego, że u mnie było to bardzo powierzchowne. Uh-huh. Ja nie potrafiłam wejść głębiej, ja byłam mocno zamrożona w ogóle emocjonalnie, obrażona na cały świat, weszłam w taką mocną rolę ofiary, w momencie kiedy wyciągnęłam na wierzch taką moją traumę z dzieciństwa, w momencie, kiedy byłam w ciąży z pierwszą córką i taki miałam najgorszy rok pomiędzy 39 a 40 rokiem życia. To był mój najgorszy rok w życiu. Uh-huh. I wtedy pojawiłaś się znowu ty i ja tak jakby na nowo ciebie odkryłam i wszystkie te filmy, te nagrania, te treści po prostu wchodziły jak masełko. Ja, ponieważ miałam taki mocny kryzys życiowy sama ze sobą, ja nie wiedziałam po prostu, co ja mam zrobić, gdzie ja mam się udać, gdzie ja mam się schować, gdzie wyjechać i w które miejsce pójść, to tak naprawdę odbiło się to na moim życiu prywatnym i na moim małżeństwie. I to był taki, w zeszłym roku to był taki moment, że w zasadzie to już były takie mocne plany odnośnie wyprowadzki, odnośnie tego, czy ja powinnam w ogóle być z moim mężem, bo nam się w ogóle nie układało, to przyszedł taki moment, że te twoje treści, twoje nagrania po prostu mi tak dużo uzmysłowiły i tak dużo mi pokazało błędów, które ja popełniłam i pewnego razu usiadłam z moim mężem i po prostu się przyznałam przed tym, że ja taka zajebista nie jestem, jak myślałam i że ja wcale nie doceniałam to, co on dla nas robił, to, co robił dla naszej rodziny, dla nas, a ja myślałam, że on to, nie wiem, robi dla siebie. W ogóle fazy życia mężczyzny mi bardzo mocno w tym pomogły. Aha. No i co? I ja słyszałam o twojej akademii, bo ty mówiłaś, tak? Mhm. Ale gdzieś tam ja nawet nie sprawdzałam ceny, mówiłaś, że to mniej więcej, że to kosztuje tyle, co samochód. Ja mówię, no w życiu, no przecież ja tak gospodarowałam moimi pieniędzmi przez ostatnie 10 lat, że ja mam gdzieś tam tyły mocne finansowe. I nawet jak było ogłoszenie na uniwersum, to ja popatrzyłam, mówię, o 10 tysięcy. Ja mówię, 10 tysięcy złotych to w sumie dobra, mogę wziąć kredyt i dobra, to ja sobie dam radę. I później mówię, aha, no dobra, nie ta waluta. I mój Stefan powiedział, mówię, nie, no przestań, no przecież ciebie nie stać na to. Poza tym, ponieważ ja byłam mocno zamknięta na szkoleniu, to, no ale to i tak ci nic nie da, przecież ty niczego ze sobą nie zrobisz tak naprawdę, to przecież to tylko będą wydane pieniądze. I pamiętam, to przyszło z serca, bo oglądałam ten, nie wiem jak to się nazywa, ten event, ten weekendowy, gdzie ty robiłaś wywiady. I tam Agnieszka powiedziała takie zdanie, że miała jakiś proces i tam miała takie pytanie, czy ona chce umrzeć, czy nie chce żyć. Mm-hmm. I to mnie tak mocno mnie uderzyło, mocno mi, ja się wtedy popłakałam. I zadałam sobie pytanie, czy mnie stać na to, żeby kolejny rok, bo myślałam, że Akademia, że Uniwersum będzie kolejne za rok i zadałam sobie pytanie, czy mnie stać na to, żeby kolejny rok znowu tkwić w takiej sytuacji, jakiej jestem. I to już była decyzja, która w zasadzie wtedy podjęłam decyzję i ja już po prostu Stefana nie dopuszczałam do siebie, bo pamiętam, to było 5 dni przed uniwersum, przed rozpoczęciem uniwersum i to była tylko kwestia później, że ja po prostu potrzebowałam załatwić pieniądze. I w zasadzie uniwersum, ja robiłam przelew wtedy, kiedy uniwersum się zaczęło, czyli 4 kwietnia. Ale od tamtej pory minęło 5 dni, ja już po prostu Stefana w ogóle nie słuchałam. Ja powiedziałam, że muszę tam być
I jeszcze tylko z moją siostrą rozmawiałam, płakałam, bo ona dzwoniła się, pytała, mówi, wiesz co, mam wrażenie, że któraś z was, sióstr, w sensie ja albo druga siostra, że pójdzie na uniwersum. Ona mówi, nie wiedziałam, że to ty. Mówi, idź, mówi, nawet się nie zastanawia i po prostu idź. Ja już po prostu mówię, nic już, nikogo już niczego nie dopuszczałam. A najlepsze było to, że ja miałam dyskusję z moim mężem. Mogę tak opowiadać jeszcze? No. Mamy czas? Tak, mów, mów. I miałam dyskusję z moim mężem, bo się dowiedział, bo ja gdzieś go nie uprzedziłam. I jeszcze zanim kupiłam udział, to miałam z nim rozmowę na ten temat i on powiedział, słuchaj, ale znowu kolejne szkolenie, znowu wydajesz pieniądze, znowu przecież to się nie przekłada na twoje zarobki. Bo mi zaczął tłumaczyć, bo on pracuje w branży motoryzacyjnej, mówi, i tak zaczęliśmy dyskutować, mówi, moje szkolenia się przekładają, tak, a twoje nie. I ja zadałam takie pytanie, mówię, słuchaj kochanie, a ja mówię, na ile wyceniasz moje życie i moje szczęście? Ja mówię, czy, no tak. Grube pytanie, emocje, Ja nie wiem, czy ja dobrze poszłam, ale ja po prostu... Bardzo dobrze, to jest pytanie, które potrzebujemy sobie zadać, bo miziamy się po powierzchni. Mhm. Poniżamy po powierzchni, ty w końcu byłaś gotowa, żeby zadać to pytanie sobie najpierw, tak? I jemu, także super. Mhm. Ja powiedziałam coś takiego, ja mówię, czy to jest ważne, czy to kosztuje 10, 20, 50 czy 100 tysięcy? Ja mówię, czy to naprawdę jest tak, że nas nie stać na to? Bo ja poczułam w tym momencie, że ja zasługuję na to. Ja pierwszy raz w życiu zasługuję na to. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale w momencie, kiedy urodziłam dzieci, zablokowałam przepływ finansowy u siebie tak bardzo mocno. I tak już sobie dochodzę. I ja mówię, nie wiem, czy ja tak robiłam, że ja chciałam komuś oddać. Ja już samo sobie takie różne pytania zadaję, ale takie dosyć głębokie. I co prawda jeszcze nie mam odpowiedzi na wszystko. To jest tak naprawdę początek mojej drogi, ale jestem i ja się naprawdę bardzo cieszę. I o dziwo, ja nigdy nie miałam żadnych wątpliwości później po dołączeniu, bo czasem się pojawiają, czy ja dobrze zrobiłam, ja nigdy nie miałam wątpliwości, nigdy. Cudna, jesteś niesamowicie inspirująca z tą opowieścią. To powiedz mi, co się zmieniło przez te 6 miesięcy u ciebie? Wiesz co, ja może nie mam takich spektakularnych tutaj, można powiedzieć, efektów, ale ja widzę u siebie tak we wnętrzu czuję taki spokój i wiem, że wszystkie doświadczenia, które przeżyłam, bo nawet się bardzo dużo dzielę z moją siostrą z uniwersum i ona czasem tam mówi, Boże, ile ty to faktycznie dużo przeżyłaś. A ja mówię, wierzę, że te wszystkie moje doświadczenia, które przeszłam, do których się sama doprowadziłam, bo tak naprawdę to ja na wiele rzeczy sama się zgadzałam i zgadzałam się na przekraczanie moich granic i zgadzałam się na dużo różnych rzeczy z nadzieją, że coś będzie lepiej, a poza tym my potrzebujemy tej ważności, więc w imię tego też czasem pewne rzeczy robimy. Ale u mnie jest taki wewnętrzny spokój, że wszystko tak jest tak, jak ma być, że wszystko działa na moją korzyść, mimo tego, że przechodzę też trudne momenty teraz, bo dokopuję się do rzeczy, które odkupuję rzeczy, na które nie byłam nigdy wcześniej gotowa, nigdy wcześniej nie byłam gotowa na zmierzenie się z moją traumą z dzieciństwa i jestem w trakcie. Natomiast też widzę taki pozytywny odzyw, a zanim do tego dojdę, to jeszcze powiem coś takiego, że ostatnio zmierzyłam się z rzeczami, do których nie potrafiłam podejść przez 5 lat. I to była... To są rozmowy z ludźmi, takie szczere rozmowy, których się tak naprawdę bałam. I tutaj wychodziło to, że ja zawsze patrzyłam z pozycji dziecka, a zaczęłam wychodzić z takiej, może nie pozycji mega dorosłego, ale już takiego bardziej dojrzałego człowieka. I mierzę się z tym, z rzeczami, które nie potrafiłam sobie poukładać. Z pewnych rzeczy zrezygnowałam, z tych, które mnie nie wspierały, po prostu zostawiłam te przestrzenie. Może kiedyś do nich wrócę, natomiast to jest ten moment, gdzie ja poczułam, że one mnie nie wspierają i na ten moment ta moja energia i tak nie wspiera tamtych przestrzeni, ani one mnie nie wspierają, ani ja ich.
A takim największym dla mnie plusem jest to, że u mnie w domu jest spokój, a było dużo krzyku, naprawdę. I z moim mężem potrafimy szczerze porozmawiać i nawet jeśli wychodzi jakaś sprzeczka, to później siadamy i naprawdę pomimo tego, że ja wierzę w to, że no, ta komunikacja dopiero nas czeka. No tak, ja dużo... nie ruszyłyśmy obszaru relacji. No. Ja jeszcze dużo błędów popełniam, bo to wraca do mnie jak taka guma z majtek, że tak powiem, bo nawet ostatnio coś powiedziałam do mojego męża i ja mówię, i wyszłam i mówię, taka lekka sprzeczka, mówię, Boże, mówię, no, znowu to zrobiłaś, no znowu to zrobiłaś, ale już się nie biczuję, już gdzieś potrafię też przeprosić, powiedzieć, że no to był nieodpowiedni moment, może nie te słowa. Ja też się nauczyłam, że z moim mężem, ponieważ on jest bardzo zajętym człowiekiem, dużo pracuje, ma dużo stresu, ja się nauczyłam, że jeżeli coś chcę przegadać, to po prostu się z nim umawiam na rozmowę. Fajne jest to też, że mamy randki w sobotę wieczorem, co w zasadzie co tydzień, co prawda to jest gdzieś od 3-4 tygodni, ale w sypialni. Nie słyszałem początku. To Aha. mówi ktoś, tak? To mówi kobieta, która była prawie planowała się rozwieść. Tak. Tak, bo nawet mój mąż powiedział, tam ostatnio rozmawiał z naszą znajomą, która miała sprzeczkę z mężem i on jej powiedział, mówi, słuchaj, my byliśmy w takim miejscu w zeszłym roku, że my naprawdę było blisko rozwodu, więc no to są takie rzeczy, może ja nie powinnam tutaj opowiadać, bo nie wiem, kto to później będzie słuchał. Ale... Bo naszą mężem, bo jakby się opowiadało o kochanku, no to byłoby ryzykowne, ale na randki z mężem tutaj jak najbardziej. A nie, ja mówię o rozwodzie, nie? Że wiesz, że generalnie, wiesz, ponieważ my zakładamy maski na zewnątrz i nie do końca my się tak odkrywamy, to ludzie nas postrzegają zupełnie inaczej niż mamy w środku i w zasadzie jakby ktoś, nie wiem, ktoś tak popatrzy na mnie, no idealne życie, tak? A tu nagle posłucha mnie, że tak, a w zeszłym roku się chciała rozwieść, tak? Więc pod tym kątem mówię. Bo tak dużo, ja ostatnio słuchałam wywiadu z Kuczajem, fragmentu, i on też o tym wspominał, że jakby zakłada się maski na zewnątrz bo się boimy przyznać do tego, że jest kryzys, do tego, że coś tam się nie udaje, w jakimkolwiek obszarze życiowym. I potem efekt jest taki, że tak, karmimy tą nieautentyczność, która nas zżera strasznie i nic tak naprawdę nie daje. Poza tym, ponieważ wszyscy karmią się swoją nieautentycznością i karmią innych tą nieautentycznością, to potem tym bardziej nie mamy odwagi i przestrzeni do tego, żeby być sobą. No bo wszyscy udają. Tak. Wszyscy udają, że są w super relacji. Tak? Tak. Więc wyjście z tego w tej nagości emocjonalnej, w tej odwadze i powiedzieć, tak, mieliśmy kryzys, tak, nie zawsze jest kolorowo, tak, też zakładałam maski do tego, żeby tutaj w ogóle, bo wszyscy z boku uważali nas za taki cudowny związek, takie cudowne małżeństwo. To jest bardzo ważne to, co mówisz, bo takie słowa, takie doświadczenia, taka historia, którą ty się dzielisz, to tak naprawdę nawet nie wiesz, jakim jest zaproszeniem dla innych ludzi, dla innych kobiet, dla innych mężczyzn też, do tego, żeby wreszcie zdjąć tę jebaną maskę i powiedzieć, ja też tak mam, tak? U mnie też tak jest, tak? Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest różowo, też był kryzys, nie wiem, mam problem z alkoholem, mam problem z tym, mam problem z tamtym, mam puste konto. A wszyscy generalnie udają, że jest, kolorują ten świat i zamiast ta energia powinna pójść właśnie na to, co ty zrobiłaś, żeby ja coś ze sobą zrobię, tak? Koniec, albo wygram, albo umrę, po prostu nie ma wyjścia. I ta energia idzie na karmienie dalej tego braku autentyczności, aż ktoś wpada w depresję, albo popełnia samobójstwo, albo się totalnie rozwala na kawałki, potem ciężko się pozbiera. Także wielkie dzięki w imieniu swoim i dziewczyn, które słuchają, bo to niezwykle inspirujące, co mówisz i to, czym się dzielisz.
To na koniec. W sumie miałaś tyle pięknych jakby cała historia jest bardzo inspirująca, natomiast czy jest coś, co byś chciała powiedzieć? Czekaj, nie, jeszcze jedno pytanie wcześniej. Twoje relacje z kobietami innymi wcześniej. Wiesz co, jak ja przyszłam na uniwersytet, dlaczego ja w ogóle poczułam, że powinnam być na uniwersum? Ja poczułam, nie wiem dlaczego, ale poczułam krąg kobiet. I nie wiem, co to znaczyło dla mnie, bo ja wcześniej nigdy tego, pomimo tego, że bardzo tego pragnęłam, nigdy w pełni tego nie doświadczyłam wcześniej. I ja się tego bardzo bałam, bo ja zawsze miałam takie dosyć fajne relacje z mężczyznami innymi. Niekoniecznie tutaj, nie zawsze z moim mężem, natomiast z mężczyznami w pracy zawsze, bardzo. Natomiast z kobietami to było tak, że ja nigdy nie miałam takiej bliskiej przyjaciółki. Za każdym razem moje przyjaźnie były związane z pracą, w której w danym momencie byłam, a później jakoś to się tak kończyło, tak? Więc zawsze była jakaś zależność. I tutaj też się tego bałam. Mówię, jak to będzie? W ogóle jakie wyzwanie było znaleźć siostrę na uniwersum? Ja tak, znaleźć siostrę na uniwersum. 2 miesiące minęło, ja nie mam siostry na uniwersum. Ja mówię, Boże Święty, co ja mam zrobić? Jak ja mam? A czułam od dłuższego czasu, kogo mam poprosić, tylko mówię, a Jezu, a może ona już ma siostrę? No to będzie taki, ona mi odpisze, że ma, to będzie taka, uruchomi się moja rana odrzucenia, więc w ogóle tam Stefan mocno dużo gadał. I po dwóch, a zresztą też czekałam, aż może któraś dziewczyna mnie poprosi, tak? A z drugiej strony też mówię, no a nie dam ogłoszenia, bo też nie będę miała na to wpływu, więc nie potrafię też tej kontroli puścić. To jest też takie bardzo mocne, nie? I poprosiłam Asię, zapytałam, czy będzie moją siostrą, zgodziła się, chociaż nasze początki też nie były łatwe. Ona się zdziwiła w ogóle, mówi, jak to mówi, ty mnie poprosiłaś, gdzie my tam, gdzieś jakiś trigger był między nami, jak to było? I naprawdę ja, tak jak nawet dzisiaj z Alicją rozmawiałyśmy, chociaż tam korespondowałyśmy wcześniej, ale porozmawiałyśmy sobie w ogóle o tym dzisiejszym live, jak to będzie, o tym wywiadzie, jak to będzie. I ja mówię, ja wierniczę, mówię, ale fajnie, mówię, bo te dziewczyny są takie prawdziwe, bo one się obnażają. Tak jak ja się obnażam, to one się obnażają. Tak jak ja się ostatnio obnażyłam na spotkaniu z emocjami, ile dziewczyn do mnie później napisało tego samego dnia i następnego ze wsparciem, z takim zdaniem, że podziwiam twoją odwagę, że podzieliłaś się z nami swoją traumą. I to jest wspaniałe, że tak naprawdę no te dziewczyny, mówię, też zaczynają ściągać maski i my się tak, jest tak nam bliżej. Gdzieś mi jest nawet bliżej opowiadać o takich, ja czasem się nagrywam, mówię, wiesz co, mnie tak w sumie to tak wstyd mi to nagrać, ale nagram się, dobra, zmierzę się z tym, opowiem ci tam sytuację, która tam gdzieś tam kiedyś mnie spotkała. Pięknie, cudne. To jakaś wskazówka albo coś, czym chcesz się podzielić z dziewczynami na koniec? Wskazówka. Nie wiem, czy mam wskazówkę. Moją wskazówką będzie to, że jeżeli którakolwiek z was, bo nawet sobie pomyślałam, ja się zgłosiłam na wywiad, później miałam oczywiście, mówię, Boże, czy ty coś będziesz miała do powiedzenia, ale sobie tak pomyślałam, mówię, że nawet jeżeli jedna kobieta po odsłuchaniu mojego wywiadu podejmie decyzję, że też chce uczestniczyć w uniwersum, to dla mnie będzie sukces. I tak sobie pomyślałam, że taki przekaz dziewczyny do was, że jeżeli kiedykolwiek pomyślałyście, bo ja nawet nie śmiałam myśleć o tym, czy ja mogę tak uczestniczyć w uniwersum, bo mnie ograniczały mocno finanse. Natomiast jeżeli którakolwiek z was pomyślała kiedykolwiek, że mogłaby dołączyć do uniwersum, to zróbcie to, dziewczyny. Wróćcie myślami, wróćcie uczuciem przede wszystkim do tego momentu, tak, do uczucia, do tego momentu, kiedy właśnie przyszło do was to, że mogłybyście się
tutaj znaleźć i doświadczać tego, czego my doświadczamy. Cudne. Amen. Justynko, bardzo Ci dziękuję. Jak uśmiechnęłam się, jak powiedziałaś, zastanawiałam się, czy ja będę miała coś do powiedzenia, a tak naprawdę prawie nie zadawałam pytań, bo po prostu to, co mówiłaś, było tak fascynujące i tak pochłaniające, że ja tutaj oddałam Ci przestrzeń, bo to była wielka przyjemność i wielki zaszczyt. A wiesz co, jako dziecko nie byłam gadułą, a teraz już sobie tak myślę, Boże, no przecież... Obudziła. A najlepsze jest to, że jak ja się ostatnio zastanawiałam, co ja bym chciała robić w życiu, to przyszło mi i tak wróciłam i sobie zaczęłam zadawać pytanie, a co ty lubisz robić? No lubię rozmawiać. Lubię rozmawiać. No proszę. Także Maju, bardzo dziękuję, że naprawdę, że mogłam wziąć udział, że tutaj się zbytnio nie jąkałam i że to popłynęło. Cudne. Ja wiem, że to piękny prezent. Tak naprawdę podzielenie się też jest prezentem, który dajemy same sobie, prawda? Zawsze wzrastamy, wzmacniamy się, chociażby w tej swojej odwadze, w tej swojej autentyczności, a jednocześnie to jest zawsze cudowny prezent też dla innych, więc dziękuję, że podzieliłaś się swoim prezentem w tej przestrzeni i kochane, jesteście cudne mam dziewczyny w uniwersum. Po prostu duma matki, założycielki mnie roznosi, jak pięknie się rozwijacie i ty, i pozostałe dziewczyny. To jest naprawdę ogromna, ogromna radość i dziękuję za ten przywilej. My też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Cudownie. Kochane moje 400 dziewczyn na dobranoc, ściskam, dobrej nocy, bardzo dziękuję za waszą obecność, chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że było inspirująco, jestem pewna, że było inspirująco i że wyciągnęłyście dużo dla siebie. Ja dużo wyciągnęłam dziś tego dzisiejszego spotkania i z tych rozmów z dziewczynami, także i dużo wzruszenia, i dużo fajnej energii, i tej żeńskiego takiego powera i ognia, więc bardzo za to dziękuję. Całuję mocno. Buziaki, pa!